Cześć! W dzisiejszym odcinku odejdziemy trochę od tematyki ptaszników i powiemy coś o gadach, a konkretnie o agamie brodatej. Zapraszam! A więc moi drodzy, w tym odcinku postaram się Wam przekazać parę podstawowych informacji na temat tej jaszczurki. Od razu mówię, że nie jestem jakimś specjalistą od agam brodatych. Jest wiele osób, które znają się lepiej, ale myślę, że w tym odcinku będę mógł Wam powiedzieć o paru podstawowych informacjach, zanim zdecydujecie się na zakup takiej właśnie jaszczurki. A więc jest to agama brodata, jaszczurka pochodząca z Australii. Dorastają one do 40-50 cm. Samce są większe, to jest samiec, tosiek. Samce charakteryzują się tym, że mają grubszą nasadę ogona. Mają także pory udowe tutaj, są masywniejsze, mają głowę bardziej trójkątną od samic, samice mają bardziej zaokrągloną. Jaszczurki żyją średnio 8-10 lat, w zależności od warunków, w jakich są trzymane. A te warunki to na przykład odpowiednia temperatura, czyli 38-40 stopni w miejscu, gdzie jest wyspa ciepła, ale o tym za chwilę. W chłodniejszym miejscu musimy mieć około 26 stopni, 24. Widzę, że to się chce iść do domu. I teraz tak, w terrarium bardzo ważne są między innymi żarówki. Pierwsza żarówka to żarówka grzewcza, tam gdzie mamy wyspę ciepła. Ona, tak jak nazwa mówi, będzie nam ogrzewała jaszczurkę. A druga lampa to lampa UVB. Ona z kolei odpowiada za prawidłowy rozwój jaszczurki, aby jej kości się prawidłowo rozwijały, skóra i tak dalej. Dodatkowo suplementujemy jaszczurki wapnem, które możemy otaczać owady, ale należy pamiętać, aby było ono bez witaminy D3 w przypadku, jeżeli stosujemy taką żarówkę. Teraz co do podłoża, może parę słów. U młodych agam, malutkich, stosujemy najlepiej ręczniki papierowe, aby po prostu nie zjadły piasku, nie zaczopowały się. A u dorosłych, takich jak tosiek, stosujemy już piasek. Teraz może coś o pokarmie. Ulubionym przysmakiem tośka są drewnojady, powszechnie dostępne, oraz szarańcza, ale nie pogardzi też świerszczami, jak był mały, łącznikiem, czy innymi owadami, oraz różnego typu roślinami. Najbardziej lubi bazylię i miętę, ale w lecie możemy też na łąkach znaleźć jakieś koniczyny, mlecze. Też z chęcią zje. Mamy wiele odmian barwnych agam. Tosiek to hyporet, ale mamy też oczywiście inne, jest ich mnóstwo. Możemy napotkać na przykład krwisto-czerwone jaszczurki, czy białe, żółte. Naprawdę jest tego multum, także możecie sprawdzić na internecie i znaleźć coś dla siebie. Co jeszcze? Może dla takich początkujących, a przed zakupem takiej jaszczurki, na pewno dobrze się zastanówcie, czy nie znudzi się Wam ona po miesiącu, nie będzie gdzieś tam leżała w ciemnym pomieszczeniu, zostanie jakiś krzywic i tak dalej, później ją oddacie, bo to nie ma najmniejszego sensu. Jeszcze wracając do pokarmu, należy pamiętać, aby pokarm nie był większy niż głowa, bo zwyczajnie sobie z nim nie poradzą. Pamiętajcie też, żeby najlepiej nie stosować żadnych kabli grzewczych, o to często pytacie, ani żadnych wysp ciepła, skał grzewczych, ponieważ jaszczurki zwyczajnie mogą się pod spodem tutaj poparzyć i będziecie musieli iść do weterynarza, a nie wiadomo, co z jaszczurką będzie. Co do trzymania w stadzie, należy nie łączyć małych jaszczurek z dużymi, no wiadomo, czy może się to skończyć z jedzeniem albo poranieniem. Nie należy także łączyć dwóch samców, będą one walczyły, ani samca z samicy, bo może ją on zamęczyć. Możemy kąpać te jaszczurki w płytkich odpowiednio wodach, w odpowiedniej temperaturze, ciepłej wodzie. Tosiek się bardzo lubi kąpać. Co jakiś czas przyda się taka kąpiel, szczególnie w okresie wrzucania wylinki, ponieważ ta kąpiel zwyczajnie im to ułatwi. Może jeszcze skąd nazwa agama brodata? Oraz jak widzimy, cała jaszczurka pokryta jest kolcami, choć też są odmiany gładkie, prawie jak skóra człowieka. Po bokach ma tutaj duże kolce oraz tutaj dookoła głowy.
I kiedy taka jaszczurka jest zdenerwowana, kiedy walczy albo chce bronić swojego terytorium, ponieważ są to jaszczurki bardzo terytorialne, to to podgardle jest takie napurmuszone i wtedy przypomina to brodę. Stąd nazwa Egama brodata. Myślę, że to tyle informacji. Taki szybki odcinek. Mam nadzieję, że pomogłem osobom, które marzą o jakiejś jaszczurce, jeszcze się nie zdecydowały. Z Egamą brodatą na pewno sobie poradzicie. Jest to jaszczurka zdecydowanie polecana dla początkujących terrarystów. Także jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to napiszcie do nas na naszej stronie na Facebooku Nickelton Spiders. Postaramy się Wam odpowiedzieć. Proszę Was także o pozostawienie łapki w górę oraz subskrypcji. To na pewno będzie nas motywowało do dalszego kręcenia nowych odcinków. W tym odcinku to wszystko. Na razie i cześć!